W takim czymś Woltomierz wskaże różnicę potencjałów między potencjałem w punkcie P a potencjałem w punkcie S. I różnica potencjałów między dwoma dowolnymi punktami w obwodzie to jest suma zmian potencjałów na dowolnej drodze między tymi punktami. Czyli to będzie suma zmian na tej drodze albo suma zmian na tej drodze. Którą stronę jadę? Nieważne. Żeby było prościej, zaznaczę sobie kierunek prądu w obwodzie i będę jechał z prądem. Z prądem zwykle łatwiej niż pod prąd. Prąd płynie od plusa do minusa. Zmiany potencjału na opornikach to Ri, prawa oma, prawda? R równe U przez I, stąd wzrost albo spadek potencjału na oporniku. To jest Ri, więc napięcie na tym oporze, które oznaczę UR, to będzie Ri. Napięcie na tym oporze, które oznaczę UR2, to będzie R2i. No i wreszcie napięcie na tym oporze. Nie indeksuje prądu, bo tutaj płynie przez wszystko ten sam prąd. Te źródła są podpięte w miarę sensownie. Każde z nich usiłuje przepychać prąd w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Powiedziałem przed chwilą, że napięcie między dwoma dowolnymi punktami w obwodzie to suma zmian potencjału na dowolnej drodze między tymi punktami. A to znaczy, że napięcie między punktami P i S można wyrazić dwojako. Tak nauczyłem się nowego słówka. Dwojako. Jadąc na tej drodze, napotkam spadek potencjału tu, spadek potencjału tu i wzrost na źródle. Zapiszę to. Spadek więc z minusem. Ale mógłbym przemieszczać się tędy. I wtedy napotkałbym spadek potencjału tutaj, wzrost tutaj i to tyle. To wygląda prościej, mniej działań, ale oba mają coś wspólnego ze sobą. Obie drogi wymagają znajomości prądu, który płynie w obwodzie. Bójcie za ten prąd, a potem już nie ma znaczenia, do którego równania podstawię. Biorę prawo OMA. Przekształcam, żeby mieć I. Za napięcie podstawiam sumę tych dwóch sił elektromotorycznych. One sobie pomagają. One obie usiłują przepychać ładunki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Myślę tutaj o ładunkach dodatnich. Tak jest prościej. A opór będzie sumą wszystkich oporów w obwodzie. Podstawie. Czemu nie? Co mi szkodzi? Czasami trudno jest wyczuć, czy te źródła siły elektromotorycznej na napięcia dawać, odejmować, czy jak. I trudno skorzystać w takiej sytuacji z prawa OMA, ale można z Kirchhoffa drugiego. Wyobrażam sobie, że startuję powiedzmy w tym miejscu i zapiszę, że suma spadków jest równa sumie wzrostów. Drugi Kirchhoff. Spadek na tym, wzrost tutaj. Spadek na tym, spadek na tym i wzrost tutaj. Zapisuję to wszystko. I koniec. Wróciłem do punktu wyjścia. To w sumie powinno dać 0, żebym po powrocie do punktu wyjścia zastał tam ten sam potencjał, który był, gdy zaczynałem przemyśliwywanie, przemyślowywanie, przemyślanie, Obwodu. Dookoła. To jest dokładnie tym samym równaniem, co to. Dobra. Skoro już znam prąd, powinienem móc obliczyć napięcie między punktami P i S z dowolnego z tych dwóch wzorów. Policzę z obu, żeby się upewnić, że ogarniam, że jest dobrze. Z górnego. Jako wynik podam 3,6 V, bo to zależy jak się woltomierz podepnie. Jak się zamieni miejscami kabelki wychodzące z woltomierza, to on pokaże 3,6. Więc wartość bezwzględna z tego mnie interesuje. Jeśli wartości bezwzględne będą identyczne, jest wszystko w porządku, jeśli nie, jest dosyć źle. To jest to samo napięcie, nieważne po której drodze się przemieszczam. Dostaję tą samą różnicę potencjałów. Obie wyszłyby na minusie, gdybym za każdym razem jechał z punktu S do punktu P. Ale ja sobie raz jechałem z S do P, bo było z prądem, a potem z P do S, bo było z prądem.